Siemanko, tutaj Kuba. I Agnieszka. Z Kryptonum Studio. Ja jestem programistą. Ja jestem marketingowcem i będziemy Wam dzisiaj opowiadać o stronach internetowych. Mianowicie wzięliśmy na tapetę mały projekt. To jest Hero Section, czyli taka sekcja powitalna strony internetowej, którą widzicie tuż po wejściu na stronę. A szczególnie wzięliśmy pod uwagę oprogramowanie tak zwane page buildery, przeznaczone do szybkiego, takiego graficznego tworzenia stron internetowych. Skupiliśmy się na ich wadach i zaletach, żeby zobaczyć, jak ten kod generowany jest zoptymalizowany, czyli jak szybko będą te Wasze strony chodziły, jakie są ich ograniczenia, czy na pewno można zrobić swoją wymarzoną stronę w 15 sekund. Wzięliśmy pod uwagę Elementora, Weebly, Wix, a później zaimplementowaliśmy tę samą stronę we frameworku opartym o Reacta, to było Gatsby.js. Wzięliśmy je pod uwagę dlatego, że chcielibyśmy Wam pokazać jedną z najważniejszych rzeczy w kwestii rankingowania Google'a i to jest prędkość ładowania strony. Chcieliśmy Wam pokazać, jak bardzo zoptymalizowane są te page buildery albo i nie i jak one wyglądają w porównaniu do strony customowej, która jest już zbudowana przez naszego eksperta programistę Kubę, który ją stworzył tak, żeby wszystko tam chodziło i śmigało jak złoto. Dokładnie, strona jest bardzo mała, bo to jest tylko jedna sekcja. A zaskoczyło nas to, jak są duże różnice pomiędzy poszczególnymi page builderami i rozwiązaniem takim naszym z ręki, że tak powiem. No, sami zobaczcie, jak wyszło. Chcieliśmy przeanalizować szybkość budowania stron przy wykorzystaniu popularnych page builderów, więc przygotowaliśmy sobie design desktop i mobile, taki, który widzicie właśnie na ekranie. I na jego bazie zaimplementowaliśmy to w trzech różnych page builderach. Zaczynamy od Elementora. Pracowaliśmy w nim od kilku lat, stworzyliśmy w nim kilkadziesiąt stron i też czujemy się w nim całkiem pewnie, dlatego od niego zaczęliśmy, żeby być całkiem fair w stosunku do pozostałych dwóch, których nigdy w życiu nie używaliśmy, zarówno Wixa, ani Weebly. Elementor to takie oprogramowanie, które sobie możecie na przykład zainstalować na WordPressie. To jest całkiem rozbudowana wtyczka, która umożliwia właśnie takie graficzne budowanie stron. Mało tam potrzeba znajomości dotyczącej kodu, ale jeśli trochę ogarniacie temat HTML-a, CSS-a i JavaScriptu, to mega pomoże zrobić naprawdę zaawansowane efekty na stronie. Super w budowaniu, przy wykorzystaniu Elementora jest to, że pozwala on tworzyć tak zwane szablony, globalne kolory, globalne takie style. Można też wstrzykiwać swój kod CSS, czyli na przykład tworzenie klas w CSS-ie. To mega pozwala przyspieszać tworzenie takiej strony, bo na przykład, tak jak tu widzicie, stworzyliśmy sobie templatkę nagłówka, to już ten nagłówek możemy wykorzystać automatycznie na każdej możliwej innej podstronie. To bardzo przyspiesza pracę w drugim terminie. No jeśli chodzi o trudności związane z Elementorem, no to tutaj niestety UX, czyli User Experience, jest skomplikowany. To znaczy bardzo dużo trzeba klikać, żeby się dostać do tego elementu, którego chcemy się dostać. Jest to menu delikatnie nieintuicyjne, więc tutaj jak się człowiek już po tygodniu nauczy, że tutaj trzeba kliknąć trzy razy, żeby wejść gdzieś tam, no to już jakoś idzie, ale na samym początku może to być bardzo irytujące. Jak mówiłem wcześniej, w Elementorze czujemy się całkiem pewnie, dlatego tutaj możemy powiedzieć, że no, ograniczeń naprawdę jest niewiele. Sky is the limit. Integrowaliśmy bardzo dużo różnych pluginów, zewnętrznych API, począwszy od jakiejś na przykład integracji RTC, real-time communication, czy różnego rodzaju czaty, płatności i to był rynek polski i zagraniczny, więc mega polecam ten page builder, bo po kilku latach rozwoju rozwoju się rozwinął, troszeczkę masło maślane, ale no serio tak jest, bo ten produkt, jakim jest dzisiaj Elementor, to jest zupełnie inny poziom niż ten, którym był rok czy dwa temu. Także oczywiście też musimy wziąć pod uwagę to, że Elementor w wersji free nie pozwoli Wam na tyle tych fajnych smaczków jak wersja pro. Na pewno nie będziecie mogli stworzyć tak wielu szablonów i wygodnie ich wielokrotnie używać na stronie, jak w wersji tej płatnej. Wersja płatna to nie jest jakiś kosmos, to jest $50 rocznie dla jednej strony, co zdecydowanie się nie opłaca, raczej zalecamy Wam pójść w te płatności dla kilku lub tam chyba 1000 stron za $200 rocznie, tak nam się wydaje. Oczywiście, jeśli tworzycie jedną stronę, no to i nie jesteście agencją, to
no kurczę, może skorzystacie z jakiejś innej, więc ich kodu przynajmniej Elementora. Chciałem jeszcze powiedzieć o tym, że page buildery no, cechują się tym, że kod przez nie tworzony no, nie jest zoptymalizowany. Musimy o tym pamiętać, że to nie jest piękny kod, idealnie napisany pod względem semantycznym, aczkolwiek pod względem semantyki Elementor tutaj mega daje możliwości, ponieważ pozwala dosłownie kontrolować każdy możliwy element na stronie, nadając mu odpowiedni tag. Więc no, wszystko nie będzie w divach, tylko możecie rzeczywiście wykorzystać odpowiednie tagi semantyczne. Semantyczne mam na myśli, żeby odpowiednio wykorzystywać tagi do ich przeznaczenia. Czyli na przykład nagłówki, żeby było tagowane H1-kami, sekcje z sekcjami i tak dalej. No, nie zagłębiajmy się w ten temat, bo jest potężny. Co my lubimy w Elementorze, to, że nie mamy związanych rąk. W innych page builderach zaraz zobaczycie na przykładzie następnych dwóch. No, czuliśmy się zupełnie inaczej, może też przez to, że nie mamy w nich doświadczenia, więc jakbyście mieli jakieś uwagi, że skopaliśmy coś, czy w ogóle nie wykorzystaliśmy tego tak, jak powinniśmy, to dajcie znać w komentarzu, no, lubimy się uczyć, jaramy się tym tematem, zawsze fajnie, jakbyście coś podpowiedzieli. W Elementorze fajne jest to, że on się super rozwija, co już wcześniej powiedziałem. Mamy z nim do czynienia od 3 lat ponad. I widzimy, że na przestrzeni tych ostatnich 2 lat mega przyspieszył, rozwinął się. No, naszym zdaniem to jest teraz gigant i prawdopodobnie będzie pozamiata na rynku. No i jeśli chodzi o koszty, no tak jak mówiliśmy, jest $50 rocznie, natomiast jest jeszcze wersja darmowa. I większość z tych rzeczy, które tutaj widzicie, które zrobiliśmy, spokojnie bylibyście w stanie zrobić na wersji darmowej, nie trzeba by było do tego dopłacać. No i teraz przechodzimy do Weebly. Weebly jest stosunkowo nowym serwisem, ale już zdobył sporą popularność, już się zaczął podłączać na przykład do naszego serwisu hostingowego, do SiteGrounda. Można sobie kliknąć, wejść, wybrać jakiś szablon i od razu zacząć go edytować. I tutaj dużym plusem Weebly jest to, że w parę minut roboty da się całkiem sporo zrobić, da się zedytować ten szablon i dostosować go do swoich potrzeb. Natomiast z drugiej strony jest to bardzo proste i zajmuje mało czasu, dlatego że jest bardzo mało funkcjonalności. I w te parę minut dużo się zrobić nie da. Więc tak jak mówiliśmy o Elementorze, że dałoby się go ogarnąć w tydzień, tak Weebly myślę, że w 3 dni by się dało zrobić, dlatego że funkcjonalności jest bardzo, bardzo, bardzo mało. Są szablony, te szablony są różnorodne, można je dopasować do siebie, ale one niestety wszystkie wyglądają zupełnie, zupełnie tak samo, a nie chodzi o to w tworzeniu strony internetowej, żebyśmy mieli taką samą stronę jak wszyscy, chcemy się wyróżnić. Na problem, jaki trafiliśmy podczas korzystania z tego Weebly, było brak możliwości wrzucania zdjęć na przykład tutaj w background, w tle, jako wersji mobilnej. Mogliśmy tylko wrzucić jeden rodzaj zdjęcia, no wrzuciliśmy to desktopowe, które na urządzeniu mobilnym wygląda źle. Poza tym, tak jak widzicie, chcieliśmy sobie wstrzyknąć trochę kodu takiego CSS-owego w tym przypadku i ostylować po swojemu ten nagłówek, tą obramówką dookoła. No, ogromny był z tym problem, bo nie dość, że ten interfejs jest nieprzyjemny, nie jest intuicyjny, co chwilę nam się wyłączał, to do tego podgląd rzeczywistego wyglądu był możliwy tylko po przejściu do strony już takiej jakby żywej, czyli dopiero po opublikowaniu i po sprawdzeniu, jak ona wygląda. Mega niewygodnie, nie polecamy tego. Nie dało się też zmienić customowo linków, jeśli chodzi o nawigację, więc mieliśmy tam wybór powiedzmy 2-3 jakichś efektów, ale jeśli chcielibyśmy zrobić jakiś branding i zrobić to spójne z jakąś marką, no jesteśmy mocno ograniczeni, więc to też nam trochę przeszkadzało. Jeśli chodzi o interfejs, tu musimy ich pochwalić, bo jest bardzo intuicyjny, prosty w obsłudze, no nigdy z tego nie korzystaliśmy, a dosłownie zrobiliśmy stronę w godzinę, jeszcze trochę tam heheszkując w trakcie. Także tyle nam zeszło, co świadczy o tym, że jest naprawdę, naprawdę intuicyjnie. Szablonów jest mnóstwo, ale no, są bardzo podobne do siebie. I na pewno jakbyście chcieli rozwinąć tą stronę nowe funkcjonalności, to pewnie byście musieli kupić jakąś dodatkową wtyczkę, plugin, które już kolejne dolce by doszły do tego abonamentu miesięcznego, bo strona już postawiona na waszej customowej domenie to około 6 do 12 dolarów miesięcznie, a jeśli chcielibyście zrobić e-commerce na Weebly, to około $25 miesięcznie. No i przechodzimy do Wixa. I jak szybko można zrobić stronę w Wixie? Proszę Państwa, szybko. Albowiem jest dużo prostszy niż Elementor, jeśli chodzi o interfejs, natomiast nie jest prostszy niż Weebly. Wydaje nam się, że Weebly miał dużo ładniejszy i prostszy interfejs. I tutaj dużym problemem Wixa jest to, że jest strasznie dużo możliwości. Jest dużo rzeczy, których my żeśmy nawet nie odkryli w trakcie zabawy z Wixem. Czy ja w ogóle to edytuję? Nie. Dobra, trzeba zaznaczyć. Właśnie tu były nasze próby zrozumienia, jak się edytuje różne elementy.
Jeśli chodzi o stopień skomplikowania tego wszystkiego, no jest różnie. To trzeba by było za 2 tygodnie, podejrzewam, posiedzieć i zabawić się z samym interfejsem. Jest też bardzo dużo pluginów, wtyczek, wszystko można customizować i to może naprawdę przytłoczyć. Jeśli miałabym wybrać wszystkich tych pluginów, to wybierałabym 2 lata, bo nie wiedziałabym, co zrobić. No i można bardzo dużo rzeczy edytować, można ustawić customowe marginesy, można ustawiać odległości. Jedyny problem, jaki z tym jest, jest taki, że niestety nie można ustawić customowego CSS-a. I tutaj jest duża zaleta i Elementora, i Weebly, że taka możliwość jest. W Weebly nie zawsze to działa, ale jest taka możliwość. No i oczywiście można ustawić globalną paletę kolorów, style globalne i funkcjonalności są tak niesamowite, że aż czasami nas to przytłacza, bo jest to taka kanwa tak naprawdę do robienia stron internetowych. Jeśli ktoś z Was kiedyś pracował w kanwie, to właśnie tak wygląda. No i jest to bardzo przyjazny, intuicyjny interfejs i bardzo łatwo zrobić prototyp strony i się zaszokować. Tak więc zdecydowanie polecamy. To jest mój personalnie ulubiony edytor stron internetowych. I przejdziemy teraz do cennika. Jeśli chodzi o ceny, to tutaj jest typowa cena abonamentowa. Jeśli nie przeszkadza Wam taki nagłówek z Wixa na górze, to jest 17 zł miesięcznie. W przypadku customowej domeny i pozbycia się tego irytującego naszym zdaniem nagłówka, to 22 zł, chyba 50 groszy miesięcznie. Jeśli chodzi o cenę wykorzystania takiego Wixa na swojej stronie. Tak. Teraz czas na Gatsby, czyli taki nowoczesny generator stron statycznych. Nazwa brzmi strasznie i opowiedzieć, nie wchodząc w szczegóły techniczne, również będzie bardzo trudno. Możecie rozumieć to po prostu jako takie oprogramowanie, technologię, z której korzystamy do tworzenia nowoczesnych, bezpiecznych, no i mega szybkich stron internetowych. To jest to, na czym nam zależy przy każdym projekcie. No, a po ludzku jest to miejsce, w którym po prostu wpisujemy kod, tak jak tutaj widzicie na ekranie. Więc co nam to daje? Daje nam to duże możliwości, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, bo skraca nam ilość procesów, które muszą się wykonać na serwerze, żebyśmy otrzymali stronę docelową. I w tych procesach jest wiele możliwości do tego, żeby weszła trzecia osoba i namieszała dużo na tych serwerach, a tego byśmy nie chcieli. Więc Gatsby po prostu daje nam, wysyłamy zapytanie do serwera, poproszę stronę, strona jest. Myk, szybciutko. Dzięki temu, że te wszystkie nasze asety są statycznie na serwerze przetrzymywane. Dobra, no i tak jak widzicie tutaj w tle, piszemy sobie to wszystko od zera, więc jesteśmy ograniczeni tylko naszymi umiejętnościami, czyli customizacja takiej strony jest, no nie ma zupełnie granic, dosłownie taki, jaki sobie zrobimy projekt graficzny danej strony czy aplikacji internetowej, tym jesteśmy ograniczeni, nie żadnymi page builderami, bo w przypadku Elementora, Weebly czy Wixa i jakiejś zaawansowanej strony z nieszablonowym rozwiązaniem, może jakimiś customowymi animacjami, może jakąś sekwencją treści w nietypowym układzie, możemy natrafić na ścianę. Ściana może być taka, że albo nie zrobimy tego idealnie, tak jak sobie wyobraziliśmy, albo będzie to mega utrudnione i będziemy musieli kombinować z jakimiś różnymi wtyczkami, pluginami i też customowym kodem, a czasem może to po prostu być w ogóle niemożliwe. No i przypał. Chcemy zrobić piękną stronę i nagle się okazuje, że no jednak nie możemy. Także smutek w przypadku Gatsby'ego na pewno takiej sytuacji nie będzie, bo można zrobić wszystko. No jeśli chodzi o zrobienie wszystkiego, to możemy to zaplanować od samego dołu do samej góry, tak jakbyśmy chcieli. Więc na przykład jeśli chcielibyśmy dodatkowy system do zarządzania treścią, który jest przygotowany przez ludzi, którzy się świetnie na tym znają, bo nic innego nie robią, no to w tym momencie taki system możemy sobie podpiąć. Gdybyśmy chcieli to zrobić w WordPressie, jest to absolutnie niemożliwe, bo tam jest już taka konkretna ramka, tam wszystko już jest wybrane i no, jest to duży plus, bo nie musimy się zastanawiać, co byśmy chcieli dostać, ale z drugiej strony ogranicza nam to nasze możliwości. Pod względem biznesowym warto zwrócić uwagę też na koszty w dłuższej perspektywie, bo tworząc stronę internetową nie nastawiamy się na kilka miesięcy jej działania, a raczej na kilka lat lub nawet kilkanaście. Dlatego jeśli to ma być taki solidny fundament naszego biznesu online, to musimy zwrócić uwagę na to, że ta strona urośnie. Jeśli urośnie, może po prostu w postaci kilkuset artykułów, może rozwiniemy tę platformę o płatności, może stworzymy jakieś forum dyskusyjne, to już wybór tutaj właściciela biznesu. Te koszty mogą znacznie wzrosnąć i w przypadku tych klasycznych architektur opartych o WordPressa i jakiś dedykowany hosting, te koszty diametralnie się zwiększają. W przypadku Gatsby'ego rzeczywiście płacimy za to, co używamy.
na przykład bazując na platformach takich jak Netlify czy Vercel, to są dwie takie mega nowoczesne platformy ogólnoświatowe, no mega wymiatacze, jeśli chodzi o hosting, to tam oni mają w ten sposób, że rzeczywiście płacisz za to, z czego korzystasz. Więc jeśli wasza strona jest malutka i ledwo tam generuje ruch, wchodzi tam kilkadziesiąt osób dziennie, to nie ma żadnego problemu, te koszty będą dosłownie marginalne. Z kolei w drugą stronę, jeśli nasza strona mega się rozrośnie, to będziemy płacili za to rzeczywiście, czego wymaga ta strona, tak zwane cost effective. I rzeczywiście jest to efektywność, bo porównując niektóre z platform na rynku polskim hostingu, one zupełnie nawet nie startują do Gatsby'ego tam bazującego na Netlify czy Vercelu. OK, to zaczynamy od Elementora. Jeśli chcecie wejść na którąkolwiek ze stron, które zaimplementowaliśmy, to zobaczcie sobie linki, które widzicie na górze przeglądarki. Chcieliśmy zaimplementować Hero Section z tego designu. Najważniejsza sprawa, na czym chcemy się skupić, to wyniki szybkości każdej z podstron. Więc przechodzimy do GT Metrics. GT Metrics to platforma, która umożliwia testowanie naszej strony pod względem szybkości wczytywania i takich dobrych praktyk pod względem wyników wyszukiwania, szczególnie wyszukiwarki Google. Najważniejsze elementy, na których się skupimy podczas analizy każdej z tych podstron, to będzie largest contentful paint, czyli czas malowania, pokazania, renderowania największego elementu na stronie. W naszym przypadku to będzie Hero Section i właśnie ten obrazek w tle z tą naszą H1-ką. Poza tym, no od razu tu widać, że w przypadku Elementora to było 1,8 sekundy. Bardzo ważnym też czynnikiem dla Google'a ze względu na wyniki wyszukiwania i SEO jest Cumulative Layout Shift, czyli to jest moment, gdy jakikolwiek content na stronie skacze. To jest ta popularna sytuacja, gdy sobie na przykład scrollujecie telefonem i nagle zeskrolowaliście do czegoś tam nowego, pokazuje się jakieś pusty biały odcinek, jakieś pole i nagle wskakuje na to miejsce potężny obrazek, który zajmuje pół ekranu. No i to trochę wkurza, bo przed chwilą czytaliście tekst i nagłówek, a nagle jesteście 600 pikseli wyżej lub niżej. No i to przeszkadza, to jest takie pod względem user experience słabe doświadczenie. Tutaj z tej wizualizacji zwróćmy jeszcze uwagę na trzecią sprawę i to jest trzecia z tych najważniejszych, święta trójca powiedzmy, to zobaczcie, że dosłownie przez 1,7 sekundy widzimy białe tło. To też pod względem user experience jest słaba sprawa, bo pod względem takiej percepcji użytkownika i właśnie user experience, jakbyśmy już na początku widzieli cokolwiek, nawet rozmazane, małej jakości zdjęcie i tak dalej, to już by było świetne ze względu na doświadczenie użytkownika. Okej, okay, no więc to jest strona, którą robiliśmy w Weebly. Jest to strona bardzo podobna do tej strony wyjściowej, którą zrobiliśmy. Możecie ją sobie również przeklikać. No więc tutaj mamy wyniki GP Metrics i widzimy, że te wyniki są porównywalnie dużo gorsze niż wyniki Elementora. Mamy tutaj performance niższy, mamy ten largest contentful paint na poziomie 2,4 sekundy, to już jest dużo. No i oczywiście jeśli chodzi o speed visualization, widzimy tutaj właśnie, że przez 1,8 sekundy aż do 2 mamy prawie nic na ekranie, więc ja po 2 sekundach to bym zaczęła się zastanawiać, czy mam problemy z internetem. Dobra, to mamy stronę w Wixie. Strona zaimplementowana chyba najszybciej ze wszystkich, tak mi się wydaje. Pierwszy raz używaliśmy Wixa, fajne doświadczenie, jeśli chodzi o tego page buildera. No ale co nas obchodzi? Obchodzi nas, powiedzmy, odwzorowanie tej sekcji. No widzicie, że nie jest idealne, jeśli chodzi o nasz design. A druga sprawa, oczywiście wyniki szybkości tej strony. I tutaj możemy zobaczyć, że jest zdecydowanie lepiej. Nie wiemy, czy to, podejrzewamy, że to wynika raczej z tego, że strona jest hostowana w tym momencie na serwerach Wixa. No może taka ich pokazowa, że wiecie, mają fajną architekturę serwerową i chcą pokazać, że wow, nasze strony są takie szybkie. Nie wiem, jak ona by działała, jakbyśmy wrzucili ją na przykład własny serwer, albo czy jest w ogóle taka możliwość. Nigdy nie hostowałem rzeczy z Wixa na własnym serwerze. Kiedyś zobaczymy. Ważna sprawa. Skupmy się na wynikach, bo wyniki są całkiem fajne, jeśli chodzi o takiego page buildera. Largest contentful paint na 1,5 sekundy, to jest całkiem spoko, ale to nie jest taka wartość super, która nam daje jakieś fajne info a propos wydajności strony. Raczej powinniśmy patrzeć właśnie na speed visualization i na to sobie spójrzmy, bo już po tam 1,3 sekundy zobaczmy, że już praktycznie jest wczytana cała strona. Tutaj to już są jakieś pewnie drobne style dotyczące menu albo jakieś style może od nagłówka, ale zobaczmy, że po 1,3 już strona cała była. Także dobry wynik. Spośród tych page builderów
Najlepiej. Jak mamy page buildery za sobą, jeszcze chcieliśmy to troszeczkę porównać z takim zbudowaniem strony po prostu programując ją od zera. Bazowaliśmy też na frameworku, na Gatsby. To jest statyczny generator stron internetowych. On jest zbudowany w oparciu o Reacta, super biblioteka od Facebooka. No, bardzo często z niej korzystamy, więc w niej właśnie napisaliśmy taką małą sekcję. Więc mamy naszą stronę odwzorowaną w ten sposób. No tutaj mogliśmy panować 100% nad kodem, więc no to jest odwzorowanie bardzo dokładnie, jeśli chodzi o design. Jeśli chodzi o strony, to też polecam sobie przeklikać w ogóle po tutaj pod stronę, bo zobaczycie, jaka jest szybkość działania, jeśli chodzi o strony oparte o Gatsby'ego, bo te wszystkie strony, one nie są wczytywane jak klasyczne strony internetowe, bo to jest single page application i te wszystkie strony już są wczytane w tle. Więc jak sobie klikicie na events, to dosłownie jest momentalne. To trwa kilka milisekund dosłownie przejście ze strony na stronę, co jest fajnym user experience. Ale przechodzimy do wyników, bo one nam powiedzą, jak naprawdę szybko ta strona działa. I no, jest lepiej niż w page builderach. Nie jest to jakiś kosmos, jeśli chodzi o różnicę, ale pod najważniejszym względem, naszym zdaniem, jest właśnie ten kosmos. Zaraz do niego przejdziemy. Najpierw szybko po liczbach. Mamy A, kurczę, 96, 100%, no fajnie to wygląda, ten zielony kolor zawsze cieszy. Contentful Paint na 1,4 sekundy, no fajny wynik, powtórzony z Wixa. Cumulative Layout Shift 500, to jest wynik tam w pełni akceptowalny, więc luzik. Ale na czym się możemy skupić? Na speed visualization, bo tutaj już po 0,2 sekundy widzimy, że są jakieś tam w pewnym stopniu odwzorowany layout naszej strony. I tak jak wcześniej mówiliśmy, jeśli chodzi o percepcję człowieka, to naszą również, to w przypadku tych 0,2 sekundy, gdy widzimy jakikolwiek content, a ten content już bardzo wyraźnie przypomina nasz gotowy design, tak działa oko człowieka, że już mamy bardzo fajny user experience pod względem szybkości wczytywania. Wydaje nam się, że ta strona znacznie szybciej wczytała się niż po tych, powiedzmy, jednej sekundzie, tak jak tutaj widać, bo już w przypadku tych 200 milisekund widzimy jakieś tam obrysy. No to jest coś, co jest tak zwane baked into Gatsby, już jest wbudowane w Gatsby'ego i dzięki wykorzystaniu umiejętnemu tej biblioteki, na czym my się skupiamy właśnie przy każdym projekcie, żeby to było mega szybkie, mega wydajne, tak jak teraz w przypadku nowoczesnych aplikacji, no dzięki temu sami widzicie, jakie są liczby. Wejdźcie sobie na link tutaj Page Builders Comparison Netlify App i sami zobaczycie, jak szybko ona działa. Czas na podsumowanie. Wyszło, że przed chwilką rozmawialiśmy właśnie z Ak na ten temat. Wyszło, że mamy odmienne zdania, także Ak, zaczynaj. Jakie są twoje wrażenia? No, jak dla mnie najlepszym page builderem z tych wszystkich, które testowaliśmy, zdecydowanie był Wix. Z jednej strony dlatego, że no, jestem przyzwyczajona do Canwy, dużo rzeczy robię w Canwie i bardzo mi się to podoba, a z drugiej strony dlatego, że on naprawdę zrobił bardzo dobre wyniki GP Metrixem, więc Wix, jesteś super. Jakbyśmy cię jeszcze wrzucili na jakiś inny hosting i inny serwer, to myślę, żeby zrobił jeszcze lepsze wyniki. Moim faworytem zdecydowanie jest Elementor, bo tutaj jestem pewien, że jesteśmy w stanie stworzyć mega rozbudowaną platformę na bazie Elementora. Ten system szablonów, templatek, integracji z płatnościami. Nie jestem pewien po prostu, czy Wix w pewnym momencie nie ciachnie i powie OK, ale za 15 dolców za ten plugin. A znając możliwości Elementora, wiem, że stać go na bardzo dużo. Dużo projektów już na nim robiliśmy. No i jeśli chodzi o możliwości, to tutaj szapoba, Elementor, też jesteś fajny. Nie no, jeśli chodzi o Elementora i optymalizację szybkości działania, to weźmy pod uwagę, że to był WordPress w ogóle niezoptymalizowany, więc tam jeszcze trochę by można było podciągnąć te wyniki, to jestem pewien. A jak Weebly? Jak Weebly, nasze maleństwo tutaj między, powiedzmy, dwoma gigantami? No, Weebly miał bardzo dobry interfejs, bardzo tak intuicyjny i to jest wszystko dobre, co jestem w stanie mi powiedzieć. I ja bym się w pełni zgodził. Jeśli potrzebujecie zrobić stronę, która jest mega podobna do któregoś z szablonów z Weebly'ego i tylko wypełnić to treściami i ruszać z waszym biznesem, to jest dobry kierunek, tak. No, trzeba ruszać z biznesem, a nie rozkminiać zrobienie strony przez parę miesięcy. Czyli pyk, Weebly, robicie, hostujecie, działa. Polecamy.
do takiej sytuacji. No ale tutaj dla nas, jeśli chodzi o szybkość działania i zarówno user experience, jak i takie możliwości rozwoju danej platformy, no to bezkonkurencyjne jest zawsze rozwiązanie customowe. Czyli Gatsby.js no, naszym zdaniem zdeklasował resztę. Szczególnie byłoby to zauważalne, jeśli byśmy rozbudowali tę platformę o więcej funkcji, feature'ów, może byśmy rozbudowali więcej stron, dorzucili tam więcej kontentu takiego gęstego, czyli jakieś wideo i zdjęcia, to zobaczylibyśmy jeszcze większą różnicę pod względem szybkości wczytywania, ale też takiego user experience. Znaczy różnicę wczytywania już i tak widać, bo w momencie jak się przeklikuje przez te strony, mam nadzieję, że przeklikacie przez nie, to jak się przechodzi przez Elementora czy przez Wixa, to one zajmują chwilę, natomiast ta customowa po prostu się ładuje tak. SPA, Single Page Application, to jest ten kierunek nowoczesnych stron internetowych, który mega nam się podoba. Okej, dobra, no tak to wyglądało. Przygotowaliśmy dla Was dzisiaj takie krótkie podsumowanie. Jeśli kiedykolwiek korzystaliście z innych page builderów niż te, które my analizowaliśmy w tym filmie, to super by było, jakbyście dali nam znać, że może interesuje Was, żebyśmy my spojrzeli naszym okiem na inne page buildery i dali Wam feedback, przeanalizowali właśnie w ten sposób. Ich wydajność, możliwości, feature'y. Dla nas to też jest coś nowego, bo widzicie, że zarówno Wix i Weebly to używaliśmy tego pierwszy raz. No podejrzewam, że tam nie poleciliśmy z dobrymi praktykami, nie zrobiliśmy tego mega fajnie, no ale zrobiliśmy. Udało się, powiedzmy, że strona jest w jakimś tam stopniu odwzorowana i no, wnioski jakieś z tego możecie wyciągnąć. No i koniecznie dajcie nam znać w komentarzach. Bardzo jesteśmy ciekawi, co myślicie. No, było świetnie. Miłego dnia, trzymajcie się. Dzięki. Hej.